Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. A dzisiaj będziemy instalowali gry na karcie graficznej. I tak, dobrze słyszeliście, będziemy instalowali gry na karcie graficznej. I zapytacie, Masło, o czym ty znowu bredzisz? Jak zapewne wiecie, każda karta graficzna ma w sobie pewną ilość pamięci, którą nazywamy VRAM albo VRAM. I my dzisiaj zmienimy sobie pamięć VRAM naszej karty graficznej w RAM dysk. Albo powinien powiedzieć VRAM dysk, czyli pamięć karty graficznej będzie widziana normalnie w Windowsie jako dysk twardy, więc będziemy mogli na niej na przykład zainstalować gry. Otóż na początku października zeszłego roku pewna dama pochwaliła się w twicie, który wyświetla wam się teraz na ekranie, że zainstalowała Crysisa 3 na VRAMie RTX-a 3090. I to właśnie na podstawie jej tweeta powstały newsy, zresztą link do oryginalnego tweeta będziecie mieli w opisie. I już wtedy temat dość mocno mnie zaciekawił, bo zacząłem się zastanawiać, jakie są w ogóle transfery takiej pamięci, czy gry będą wczytywać się zauważalnie szybciej, albo czy jest w ogóle jakiekolwiek inne sensowne zastosowanie dla tak dziwnego konceptu. No i z racji tego, że temat nie był specjalnie drążony od października, to pomyślałem, że zrobimy sobie taki eksperyment i może uda nam się odpowiedzieć na te pytania. Do tego testu weźmiemy sobie RTX 3090 w prześlicznym wydaniu od Zotaka. Ta karta ma aż 24 GB pamięci VRAM, więc myślę, że niektóre gry powinny dać radę się zmieścić na tym cudeńku. Dodatkowo mamy tutaj kości GDDR6X, które są piekielnie szybkie i oferują mega dużą przepustowość. No a z racji tego, że będziemy testowali prędkość wczytywania, no to fajnie byłoby mieć jakiś punkt odniesienia w stosunku do zwykłych dysków SSD. Dlatego weźmiemy tutaj do porównania super szybki dysk na M2 NVMe od Corsera. Dla kontrastu on ma aż 2 TB, więc dodatkowo warto powiedzieć, że ten dysk na M2 już pracuje w standardzie PCI Express 4.0, więc ma naprawdę kosmiczne transfery, zresztą jak za chwilę zobaczycie. Otóż ten cały eksperyment będzie działał na zasadzie RAM dysku. Sam RAM dysk to nie jest nic odkrywczego, jest to rzecz znana w świecie komputerów już naprawdę od bardzo dawna, ale w uproszczeniu pozwala nam zmienić właśnie pamięć RAM naszego komputera w dysk, który jest normalnie widzialny przez system operacyjny. Z tą różnicą, że jak mówiłem, my będziemy wykorzystywali pamięć VRAM karty graficznej. Plusem zastosowania tradycyjnych RAM dysków jest to, że możemy uzyskać bardzo, bardzo szybką pamięć, którą możemy praktycznie dowolnie wykorzystać. Ale minusem takiego rozwiązania jest to, że gdyby na przykład wywaliło nam prąd albo gdy wyłączymy nasz komputer, no to wszystkie nasze dane znikają. I o ile tradycyjne RAM dyski mają normalnie zastosowanie w świecie IT, tak raczej nie bardzo myśli się o tym, żeby wykorzystywać VRAM karty graficznej do takiego celu. Dlaczego? No cóż, przede wszystkim chyba dlatego, że no zwykle mieliśmy dość mało pamięci VRAM w kartach graficznych. I nie liczę tutaj oczywiście ekstremalnie drogich kart Quadro, no ale jak mówię, no one są o wiele droższe niż zwykła tradycyjna pamięć RAM. Okej, w waszej głowie może pojawić się pytanie w takim razie, jak zrobić RAM dysk z karty graficznej. Do tego będziemy potrzebowali program GPU RAM Drive, który jest otwartoźródłowy i można go sobie pobrać z GitHuba. Do tego potrzebujemy jeszcze taki malutki programik IM Virtual Drive. Po zainstalowaniu tego programu IM Virtual Drive i wypakowaniu GPU RAM Drive zobaczymy stosunkowo prosty programik z prostym interfejsem. Wybieramy tutaj literę dysku, system plików, rozmiar, klikamy mount i voilà, mamy nasz RAM dysk. Jak możecie zobaczyć, menadżer zadań od razu pokazuje nam zwiększone wykorzystanie VRAM-u, a my możemy bezpośrednio z Windowsa również sprawdzić nasz RAM dysk, no i montuje się on jako zwykły, normalny dysk. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby nie zaalokować sobie całej pamięci VRAM naszej karty, no bo będziemy jeszcze troszeczkę jej potrzebowali do tego, żeby wyświetlić faktyczną grafikę 3D. No i słuchajcie, z wypiekami na twarzy odpaliłem Crystal Disk Marka, wrzuciłem to wszystko, a transfery... No tak, transfery nie są wcale takie kosmiczne. Ale postanowiłem, że sprawdzimy Crystal Disk Markiem nasz super szybki dysk SSD. No i tutaj te transfery wypadają o wiele, wiele lepiej. No i gdy je sobie zestawimy, to nasz RAM dysk działa bardziej jak dysk na M2 pod PCI Express 3.0.
Dlaczego tak jest, o tym sobie opowiemy za chwileczkę. Natomiast jak będę testował gry? Otóż na naszym RAM dysku utworzyłem nowy folder biblioteki Steam, następnie bezpośrednio ze Steama przenosiłem gry z dysku SSD na nasz RAM dysk. I pomiary w każdej grze przeprowadziłem 3 razy i wyciągnąłem z nich średnią, po to, żebyśmy mieli jak najbardziej prawidłowy obraz, no bo wiecie, no, mierzyłem to stoperem, więc no, jeszcze tutaj jest troszeczkę błędu ludzkiego w tym wszystkim. Co do samych gier, to też zobaczycie tutaj w większości starsze tytuły, no bo jak mówiłem, mamy zaledwie 19 GB, na których możemy zmieścić grę. Na większość najnowszych tytułów no, waży sporo więcej, na przykład taki Warzone 100 GB. Dodatkowo darowałem sobie gry takie jak League of Legends, Counter-Strike czy Valorant, no bo są to gry multiplayer, które głównie bazują na sieci, więc tam czas ładowania no jest głównie od tego uzależniony, więc nie miałoby to sensu. Na pierwszy ogień idzie Skyrim Legendary Edition, który waży zaledwie 13 GB, no i na tle dzisiejszych współczesnych gier jest to stosunkowo mało. Test polegał na tym, że z miejscówki Mortal teleportowałem się do białej grani. No i teraz na wykresie możecie zobaczyć, jak wyglądał uśrednio wynik 4,2 sekundy i to bardzo podobny wynik w przypadku tych dwóch nośników. Dalej mamy Fallouta New Vegas, który również cierpiał kiedyś na długie czasy loadingu, waży 9 GB i wczytywałem sobie tutaj Stripe Las Vegas. Czas wczytywania 3,5 sekundy, praktycznie identyczny wynik w stosunku do tych dwóch nośników. Dalej GTA San Andreas, który waży 5 GB, no i tutaj startowałem nową grę. W obydwu przypadkach mamy 5,3 sekundy. Dalej lecimy z grą Outer Wilds, która waży około 9 GB i tutaj test polegał na uruchomieniu nowej gry. W obydwu przypadkach trwało to około 3-3 sekundy. Dalej mamy Incepcję, czyli PC Building Simulator, który waży aż 17 GB i tutaj test polegał na wczytaniu gry. No i w obydwu przypadkach mieściło się to w okolicy 3-7 sekundy. No i ostatni w naszym teście jest Valheim, który waży 1 GB. No i tutaj wczytanie gry w przypadku obydwu nośników trwało około 20 sekund. I teraz część z Was może się zastanawiać, hej, to nie ma praktycznie żadnej różnicy, dlaczego to działa tak kiepsko? Po pierwsze tak, te drobne różnice, które się tam pojawiały, najprawdopodobniej wynikały z błędu pomiaru. Jak mówiłem, mierzyłem to ja stoperem, więc tutaj czynnik ludzki mógł się wkraść jak najbardziej. Po drugie, testowaliśmy gry, które no, nie są specjalnie zoptymalizowane pod dyski SSD. Pamiętajmy, że taki Skyrim czy Fallout były projektowane z myślą o dyskach HDD. I tak naprawdę dopiero teraz twórcy gier zaczynają myśleć o pełnym wykorzystaniu potencjału dysków SSD za sprawą nowego Xboxa czy PlayStation 5. Ba, nawet sama Nvidia przygotowała odpowiedź na ten problem, prezentując RTX IO, które również w domyśle ma przyspieszyć czasy wczytywania nowych gier, ale na wykorzystanie tego przez twórców pewnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. No i na samym końcu też warto powiedzieć, że w przypadku gier nie liczy się sam transfer, a bardziej losowy czas dostępu do pliku. No i w przypadku pamięci flash jest on zazwyczaj bardzo, bardzo podobny. Dobra, a czy istnieje jakieś inne, realne zastosowanie, które można by wykorzystywać na przykład gdzieś w przedsiębiorstwach? Powiem tak, jest to trochę naciągane, ale na GitHubie też pojawił się wątek z takim pytaniem. Niektórzy twierdzą, że przez większą przepustowość dobrze jest postawić maszynę wirtualną na takim VRAM dysku. No i też porusza się to, że sam RAM dysk nie zużywa się w przeciwieństwie do dysku SSD. Ale musimy też pamiętać o tym, że no, był to wątek z 2017 roku. Inne wątki znowu wskazują na to, że użytkownicy narzekają na słabą wydajność. I właśnie myślę, że to jest sedno samego problemu. Sam program powstał w 2017 roku troszeczkę jako eksperyment, czy tak zwany proof of concept. No i w sumie od tego czasu nie był rozwijany. W przypadku tradycyjnych RAM dysków software ma bardzo duże znaczenie i w zależności od tego, jakiego programu użyjemy do stworzenia RAM dysku, prędkość czy transfery mogą się znacząco różnić. Więc to niekoniecznie jest tak, że to karta graficzna ma wolniejszą pamięć. Powiedziałbym wręcz przeciwnie. Jak miałbym strzelać, to właśnie ja obstawiałbym sam software, który nie do końca jest zoptymalizowany i po prostu nie jest w stanie nadążyć i wykorzystać pełni potencjału pamięci VRAM w karcie graficznej. Ogólnie takie zastosowanie karty i dysku no, nie było dla nich specjalnie wymagające i zdecydowanie lepiej sama karta, jak i dysk współpracują ze sobą, no, niż gdy ze sobą konkurują na czas wczytywania gier. W przypadku samego dysku i wczytywania współczesnych tytułów no, to również jest rewelacyjnie. Taki Doom Eternal, Need for Speed czy Cyberpunk to dla niego jest no, naprawdę bułka z masłem. I to są praktycznie topowe czasy ładowania, jakie jesteśmy w stanie uzyskać na naszych normalnych
normalnych komponentach konsumenckich. A sama karta, znowu jak zapewne wiecie, to też jest niesamowity potwór i dzisiaj chyba wymyśliliśmy najdziwniejsze zastosowanie dla takiej karty graficznej. W sumie to 3090 bardziej powinno się wykorzystywać do takich zastosowań profesjonalnych, jak animacje 3D czy montowanie filmów. Ale oczywiście no, jest to jedna z najmocniejszych kart graficznych, którą też możemy wykorzystać do grania. Przykładowo wrzucamy sobie takiego Cyberpunka, max detale, 1440p z ray tracingiem, wrzucamy do tego DLSS i wszystko wręcz wygląda i śmiga niesamowicie. Zresztą no, o samym ray tracingu czy DLSS-ie też już bardzo dużo opowiadałem na swoim kanale. Ray tracing, przypuszczam, każdy z Was już doskonale wie, że to jest technologia do śledzenia promieni. Możemy uzyskać w grach globalną iluminację, lepsze odbicia czy generowane cienie. Takim chyba najlepszym przykładem na czasie jest właśnie Cyberpunk 2077, w którym ta implementacja jest naprawdę konkretna i wygląda wręcz niesamowicie. Oczywiście 3090 to jest też taka karta graficzna, że de facto jakąkolwiek grę sobie wymyślicie, śmiało możecie założyć, że będziecie w stanie ją odpalić nawet w 1440p na maksymalnych detalach. Po prostu wrzucacie jakąkolwiek grę chcecie i się nie przejmujecie, bo będzie ona działać na pewno bardzo dobrze. No i moi drodzy, taki to eksperyment. Dajcie mi znać w komentarzach, czy słyszeliście wcześniej o tym pomyśle i czy również byliście ciekawi, czy takie gry będą się wczytywać szybciej. Jeżeli mielibyście pomysły na jakieś inne zwariowane eksperymenty, dajcie mi znać w komentarzach i widzimy się niebawem w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.